Nie wiadomo już komu... Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Gothic 2 Noc Kruka. Ruszamy dalej w Korinis. Ostatnio, no cóż, staliśmy się w końcu pełnoprawnym obywatelem miasta. No nie, żeby nie było bez wysiłku. Ja tutaj muszę minimalnie rozjaśnić grę, ponieważ tak jak parę osób zauważyło w komentarzach, w momencie kiedy zapada noc, gra staje się strasznie ciemna, to... Żeby nie było jakoś super, nie widzę tego rozjaśniania, nie? Tak przesuwam te suwaczki, ale jakoś tego nie widzę. No nic, zobaczymy w nocy. Jednak wolę jak... Kurwa, stało się ciemniej na moje... No nic, nieważne, wierzę na słowo. No i wchodzimy do górnego miasta, w końcu wbijam na salony, jesteśmy obywatelem. Absolutnie nie pomaga to w naszej sprawie, dostanie się do Lorda André, oj nie, nie, nie. Do Lorda Hagena, przepraszam. Jedyne co to po prostu, no możemy się teraz tutaj pobujać. Na przykład tego mamy tutaj Gerbranta. Kim jesteś, Gerbrancie? Co tu piękny robisz? Kąt kamery, kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co się tutaj dzieje. Nazywają mnie Gerbrant, ale dla ciebie jestem pan Gerbrant, jasne? A ja nie zdradzę ci mojego imienia. Zrozumiałem, proszę pana. Przynajmniej szybko załapałeś, jak tu sprawy stoją. Jestem pewien, że gdy tylko interes zacznie się znowu kręcić, przyda mi się taki postawny chłop jak ty. Byłbyś doskonałym magazynierem. Moje kurwa marzenie. Umiesz czytać? No jasne. Oczywiście. Dobrze, dobrze. Trudno znaleźć... Rozumiem to, że jestem postawny i umiem czytać, to już daj mi kwalifikacje, tak? Masz jakieś referencje? Referencje? No dobrze. Zapamiętam twoją twarz. Kiedy interes znowu zacznie się kręcić, przyjdź do mnie. Być może będę miał dla ciebie pracę. Nie, żebym nie miał pracy czy coś takiego, nie? Tacy jak ty nie mają tu czego szukać. O, dzięki. Tutaj mieszkają szanowani obywatele, a nie włóczęcy. Bardzo szybko zmienił śpiewkę, nie? Jeżeli kiedyś uda ci się zdobyć bogactwo i szacunek, to być może spotka cię tutaj cieplejsze powitanie. To było niemiłe. What the fuck? Co ty człowieku robisz w ogóle? No nic, nieważne. Lothar! To znowu ty. A no to ja. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze... W sensie mam nie kraść, tak? To taka ogólna zasada. ...do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Nie, żebym miał jakikolwiek wybór. Coś niezwykłego. Czy zdarzyło się tu ostatnio coś ciekawego? Tak, że wpuścili tutaj kogoś takiego jak ty. To absolutny ewenement. Mam wrażenie, że tym kolego mi nie lubisz. Gdzie mogę znaleźć Lorda Hagena? Przebywa w ratuszu miejskim, na samym końcu górnego miasta. W sensie w tamtym wielkim budynku za tobą, tak? Nie zostaniesz tam wpuszczony, jeśli nie podasz dobrego powodu. Super. No nic. Fernando. Kim jesteś? Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Okej. Okay. Z czego się teraz utrzymujesz? Na razie żyję z oszczędności. Jednak jeśli nie uda mi się szybko stanąć na nogi, wkrótce będę miał poważne problemy finansowe. W końcu to była jego decyzja. No nic, pytajmy dalej. Obywatel... Wambo. Śmieszne imię. To nieprawda. Co tu robisz? Pilnuję, by nikt nie wchodził do domów. No, co za buberek. Rozkaz Lorda Hagena. Żadna wielka niech sprawa. Ci nawet nie przychodzi do głowy go łamać. No to taki chyba ogólny rozkaz, nie wchodzenie do domów, nie włamywanie się, nie mordowanie. Dużo by mnie to kosztowało. Jak się mają sprawy? W tej chwili panuje spokój. Osom. I tak to zostawmy. Dobra, co my dalej? Ty, koleżko, jesteś kurwa kim? Obywatelem? To było oczywiste od dawna. Tu mamy... Kim ty kuźwa jesteś, ziomuś?
Strażnik domu. A okej, okay, czyli ten strażnik domu sędziego to po prostu strażnik i tyle. Te same teksty. Świeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Dużo by mnie to kosztowało. Tu rozumiem, że nie mogę wejść. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Ja jestem obywatelem. Muszę porozmawiać z lordem Hagenem. Czy wiesz, ile razy dziennie słyszę te słowa? Nie możesz wejść. Jeśli spróbujesz, będę musiał cię zabić. Paladyni mają sporo władzy, nie? To mam trenera, o jeśli nie mylę. Hej, ty! Jestem Girion. Mistrz walki bronią oburęczną i królewski paladyn. Czemu mnie niepokoisz? I o jeśli nie mylę, ten gościu może nas nauczyć właśnie walki bronią dwuręczną. Czy możesz mi udzielić lekcji? Jeśli chcesz się uczyć, musisz znaleźć sobie mentora poza naszym zakonem. Super. Jestem wojownikiem, nie nauczycielem. Aczkolwiek jeśli należymy do paladynów, to jak najchętniej nas wyszkoli, bo wiadomo, gotik, nie? Dobra, tutaj nic nie podziałam, to jeśli mylę... Stój! Co kurwa? Tylko osoby w służbie... Dobra, shut the fuck up, Jezu Chryste. Nie, żebym kurwa próbował wejść do swojego obstrzanego domu. To mam ogrodnika i chyba ten pan ogrodnik będzie miał tu jakieś questa dla nas, ewentualnie jakąś tam poradę czy coś, ten deseń. Co tutaj robisz? A jak sądzisz, he? Jestem ogrodnikiem, zajmuję się ogrodem. Geniusz. Nie masz tu zbyt wiele towarzystwa, co? Nie, i dobrze mi z tym. Przynajmniej mam spokój. Raz chcieli mnie wpakować do kolonii za zabójstwo jednego gościa. Ale ponieważ gubernator Larius potrzebował ogrodnika, pozwolili mi tu zostać. Z czasem ten ogród stał się moim domem. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Czy hodujesz również jakieś zioła? Nawet kilka. Mam tutaj ogniste ziele i ogniste pokrzywy. Próbowałem też hodować bagienne ziele, ale nie za bardzo chce rosnąć. Przeważnie bagienne ziele rośnie no, na bagnach, trochę, nie? Mam trochę świeżo ściętych roślin. A nie, dobra, czy to jest tylko handlarz, okej. Okay. Ale dobra, zobaczmy co ma. Raczej, no właśnie, tak właśnie myślałem, nic ciekawego. Nic ciekawego. Rdest. No dobra, tutaj nic póki co nie podziałamy. O ile się nie mylę, generalnie póki co górne miasto nie da nam zbyt wielu możliwości. Ale swoją drogą to, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli wypełnia do Xardasa, żeby zobaczyć, tam Lares się już może ogarnął trochę. To zrobimy sobie później, ponieważ teraz i tak jeszcze do Xardasa będziemy musieli wrócić, tak? Więc po co robić zbędne trasy? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Dobra, tutaj nic nie podziałamy. Rycerz. Tak jakby mnie to strażnik miejski. Fajne mam te pancerze. Generalnie podobają mi się właśnie pancerze straży miejskiej. Te wersja ciężka, wiecie o co chodzi. Strasznie spoko to wygląda. Znowu Fernando zapewne. Nie, Lutero. Masz ten sam rej co Fernando. Jakim cudem? Nazywam się Lutero. Zajmuję się skupem i sprzedażą najróżniejszych rzeczy. Masz tak tłusty rej, że to jest nieporozumienie. Co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zawieść. To nie znasz mnie. Pokaż mi swoje towary. Nie żebyś... Generalnie tak... Nie żebyś miał jakieś super fajne rzeczy, nie? Czy coś takiego, tak? Nie żeby coś. Kupimy sobie generalnie tytoń. Mam zamiar merdać ten tytoń dla... tego tam fajkarza z targu. I tutaj, jeśli nie mylę, mamy gdzieś... O właśnie, tutaj mamy sklepy. Nie, to nie sklep, to czyjaś chata. Jebałem się komuś na chatę. Ale wszyscy to zignorowali. Nie wierzę w to. Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Hmm. Mam świetny wybór w rozsądnych cenach. A moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Konkurent, co? Pokaż mi swoje towary. Miksturki, zębate ziele, grom to... O Jezu, to są potężne zaklęcia, żeby nie było. I amulet ognia. No i tak właśnie myślałem. Niestety póki co nie mam tutaj absolutnie nic do roboty. Teraz musimy niestety uderzyć w teren.
Znaczy, jeszcze jest ta jedna rzecz do zrobienia. W porcie jest pewien gościu, który organizuje walki w zaułkach. Możemy go tam pokonać i wtedy on będzie nas szkolił i... No, i w sumie tyle. Nie ma to żadnej większej funkcji. Będzie nas szkolił i tyle. Ty jesteś bezimiennym, prawda? W sensie jesteś obywatelem, no. Bezimiennym jestem ja, oczywiście. Wy, chłopki, jesteście kim? Robotnik i robotnik, czyli nikt ciekawy. Tak, aczkolwiek do niego pójdziemy sobie później, tego ziomka z zaułków. Teraz musimy... teraz, tak mówiłem, musimy uderzyć poza miasto. Jeszcze zahaczymy sobie o sklep, ponieważ wypadałoby kupić w końcu jakąś broń. Ponieważ chodzimy z tym nożem na wilki, który tutaj sprezentował nam kawaler. Człowiek i bestia! Nie zaprzestaj! Co no, nie do końca działa na naszą korzyść. Zwłaszcza, że mam zamiar specjalizować się w broni dwuręcznej, więc wypadałoby jak najszybciej zacząć się do niej przyzwyczajać, prawda? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Więc zahaczymy o pana Hakona. Hej, ty! Pracuję niemal przez cały dzień. Właśnie. Pokaż mi swoje towary. Czy ty masz tutaj, koleżko, broń dwuręczną? A taką, która nie wymaga 140 siły? Teraz każdy już o tym wie. 35. 35 najlepsza opcja, tak? Znaczy najlepsza. Najlżejsza. Czekajcie. Ile my mamy siłki? 35 właśnie. Cóż za przypadek. Dobra, i teraz czekajcie. Nasz mieczors ma 30. Hej, ty! A kostur sędziego ma ile? Pokaż mi swoje towary. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Ma 50. Naprawdę, sama widziała. Nie, wiecie co, kurde. Nie trzymać dla siebie. Mój mąż uważa inaczej. Na pewno posprzedajemy mu nasze dziadostwo. Kurde, no. Von. Doprawdy? To interesujące. To wszystko zostaje póki co. Perły i te wszystkie dziwne, drogocenne rzeczy będę opychać, bo to tutaj... Nie, to są rzeczy dla maga generalnie. Mogą nie sprzedawać w sumie tych. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Jezu, co ja też sprzedałem? Pastraży. Kto opowiada takie rzeczy? Nic ciekawego. Dobra, kupimy sobie ten kostur sędziego. Why not? Na początku będzie walczyć się nim ciężej, ale jednak będzie damage. O, super. Ile on? Kurwa, 600? Jezu, człowieku, idź mi stąd, kuźwa. Precz. Dobra. Nóż starczy, nóż jest dobry. Dobra, i teraz pierwsze, co chciałem zobaczyć, ponieważ nie pamiętam do końca. Zagadamy z Miką. Może ma jakieś nowe opcje do zajebania. Skoro... Dobra, nieważne. Tak, nie pamiętam, co jest w tej jaskini, w której znaleźliśmy broń orka. Poza bronią orka oczywiście. Nie pamiętam, co jest tam dalej. Teraz jesteśmy troszkę silniejsi. Mamy już któryś tam poziom. Swoją drogą nie mam na przykład punktów do rozdania, nie? Nie mam. Mamy już trochę więcej siły. Więc nawet skoro używamy podstawowej broni, to i tak siłka działa na nasz bonus, na nasz plus definitywnie. Chrząszcze. No chrząszcze zabijać nie będę, nie no, no szanujmy się trochę. Tam mamy kryte szczury. Zaraz frajerów łysych urąbiemy. Wow! Oh shit! A, biegnij! Zeżrą mnie, prawda? Jezu, bezi, kuźwa, krytyk, cokolwiek! Nasz bohater, moi drodzy. No come on, no... Give me a fucking break! Mika, koleżko, mój drogi. No, może i wzmocniona siła działa na nasz plus, ale... ale no, dalej nie ma jej tak dużo, jakbym chciał. Kurwa, idą. Generalnie krzaki w gotiku. Krzaki w gotiku to jest największy skurwiel, jaki jest po prostu, bo... Tak jak dobrze chowają wszystkie stwory, które sięgają nam poniżej pasa. To jest masakra. Naprawdę, nieraz zostaniemy upierdzieleni przez wilka, czy innego po prostu... czy inne dziwne stworzenie, tylko dlatego, że go nie zobaczymy po prostu.
Dalej. A, zblokował się frajer. Dobra, jednemu powinienem dać radę. Chodź tu, brzydalu. Brzydkie, łyse, gówno. Dobra, sayonara. Wypadałoby upiec o całe mięso. Na roślineczki sobie pozbieramy. Tu widziałem jakieś dziadostwo wbite w drewno. Jest to zardzewiały topór. Jej, na pewno jakiemuś handlarzowi się spodoba. O, to strzała. I roślinka lecznicza. Teraz, dobra, ja definitywnie zapiszę. Mamy tutaj jaskinie, które wcześniej właśnie wydubaliśmy stąd broń orka. Teraz, właśnie nie wiem, co jest generalnie w prawej odnodze. Czy są tam bandyci, czy może jeszcze kuźwa ktoś inny? Nie no, tutaj nic więcej raczej nie ma. Znaczy pewnie jest jakaś tona zielska, ale nie chcę się uzbierać. Czy coś jest za tą skałą? Złoto. Moneta. O Jezu, to szczursy. Skąd się wzięli, szczurku? Tu mamy zardzewiały miecz. Nasza podstawowa broń z pierwszego gotika. No chyba, że podniesiecie kill off. Sząsze. Kurwa, to rabuś! Nie, dobra. Wsteczny. Czas se pojeść. Dobra. Może jedna roślinka many. Szósteczka. Nie. Namierz rabusia, nie chrząszcza. O właśnie. Doigrałeś się. Ci rabusie są raczej nieugadywalni, więc musimy ich tak sprzątnąć. Oczywiście, kurwa, wpierw wybieg ten z pełnym zdrowiem, bo jakby do cholery inaczej, nie? Wow, Jezu, no i widzicie, kuźwa, i krytyk padł, i po prostu z normalnych obrażeń, nie wiem, zabierających mi tylko kawałek zdrowia. O, utknęli, nice. Nie, nie chrząsz, Bezi. Dobra, nieważne, i tak będę trafiał w rabusia. Straciłem 3/4 paska zdrowia. Gin. O, dobra. Oh shit. Szajse. Biegaj. Dobra. Setka expa wpadła. Gdzieś tu teoretycznie powinien być jeszcze drugi. Aczkolwiek dla bezpieczeństwa zapiszę. Uwielbiam to, że generalnie w tej grze jakby gra ma jakby totalnie w dupie ekwipunek wszystkich dookoła, poza naszym, wiecie. Ci goście są gorzej uzbrojeni od nas, są słabsi od nas. Jeden z rabusi mi ucieknie, żeby nie było. Hello? Kolego, gdzie jesteś? Rozerwę cię na k... A, dobra. Wiecie, goście byli gorzej uzbrojeni od nas, ale i tak zadawali nam lepszy damage niż my im, bo... Because of reasons. Wchłaniamy shit. Co my tu mamy? Jeden, tak? WoW, kurwa. Z grzybów nic nie zrobimy, więc... Dobra, starczy tego dobrego. Miecz. To jest miecz zwykły, tak? Czy to jest jakiś... No super, rapier, kuźwa, do zręczności, oczywiście, że tak, bo jakby do cholery inaczej. No i teraz
Jak to zrobić tak, żeby iść zarąbać bandytów, których jest więcej, są dużo groźniejsi, kawałek dalej, tak żeby posunąć dalej questa z handlarzem bronią. Ponieważ, o, ja się nie mylę, czekajcie, niech no sprawdzę. Złota misa, bandyci, latarnie morskie i zaginieni ludzie. Najazdy bandytów, Joe. No słabo. Tak, żeby popchnąć dalej questa z zaginionymi ludźmi ewentualnie. O, i mamy tutaj... Aj, kurde, dobra, to śledź. Myślałem, że to podejrzana ryba, bo są ryby, które nazywają się podejrzanymi rybami i z nimi możemy zrobić coś innego. Tak więc szukam. Nie mam pojęcia, jak ta czaszka jest teraz przyklejona do tego drewienka, ale kij z tym. Jezu Chryste, wystraszyłem się, że tu kurwa jakiś olbrzymi potwór stoi, a to tylko jebany posąg. I o, jeśli nie mylę, w te kolce chyba nawet możemy wejść. Kość szkieletu. Aczkolwiek nie jestem na tyle pewien, żebym ryzykował wchodzenie w to gówno. W każdym razie... Teraz, żeby popchnąć dalej questa z zaginionymi ludźmi albo handlarzem bronią, musimy zabić 5-6 bandytów w jaskini, którzy są dużo mocniejsi niż ci bandyci tutaj, żeby nie było. A jak widzieliśmy, już z tymi miałem problem. No to nie byli bandyci, to byli rabusie, przepraszam. I teraz czas niestety zacząć kombinowanie. Generalnie pójdziemy sobie do handlarza miksturami, który ewentualnie do tego alchemika z doków. Ponieważ on ma zwoje zmiany w zwierzęta i teraz weźmiemy jakieś zwierzę, które brzmi w miarę silnie, jakiegoś kurwa cieniostwora czy inne dziadostwo. I nie wierzę w to. Przemienieni w cieniostwora pójdziemy zarąbać bandytów. Czekajcie chwilę. Ej, ty. Może... Czy ty mi coś jeszcze powiesz, kolego? Czy my już skończyliśmy nasz cudowny dialog? Nie, czy... Dobra, czyli skończyliśmy dialog. No, nie, no cóż, bywa. Zastanawiam się, jak popchnąć dalej questa z gildią złodziei. I teraz nie piszę mi tego komentarza, to tak po prostu mówię do siebie, wiecie o co chodzi. Ja już wiem, że gdzieś powinniśmy się spotkać na pewno jednego czy dwóch właśnie agentów gildii złodziei, ale z jakiegoś powodu ich tutaj nie ma i to jest niefajna sprawa. Wiem, że na pewno tutaj kolega w karczmie. Człowieku. No właśnie, ten przemiły jegomość. Potrzebuję informacji. Potrzebuję. Dobra, to już sprawnie aktualne. Jest do alchemika. Lares może nas zaprowadzić na farmę, ale to mnie absolutnie póki co nie ustawia. Nikomu tego nie powtarzaj. Mój mąż, uważaj. No nic, dobra, zrobię tak jak mówiłem, czyli lecimy do alchemika po zwój zmiany w jakieś zwierzę. Przypuszczalnie cieniostwora, o ile będzie mnie stać. I w tejże cudownej postaci zmienimy bandytów, którzy mają dalsze szczegóły dla nas. Ignacy, chodź tu. Pokaż mi. Teraz co my tu mamy? Smoczy zębacz, to jest kurwa mocna rzecz. Ognisty jaszczur też nie jest gorszy. No, polna bestia już mniej. Dobra, myślę, że tutaj cieniostwór wystarczy. Mamy też smoczego zębacza, to też brzmi potężnie. Musiałbym się zastanowić, który z tych dwóch stwory potężniejszy, ale chyba polecę klasyką, czyli cieniostworem. Zardzewiały topór, miecz mi niepotrzebny, zardzewiały miecz też jest gówniany, laga też won. Kość mi jest totalnie nieprzydatna, nawet nie wiem, po co w sumie podniosłem. I tyle. Czy ja mogę się przekimać w swoim łóżku? Okej, spoko. No problemo.
Ignacy był tak zajebany pracą, że nawet nie zauważył, że podrąbaliśmy mu łóżko. Zapewne jest jakiś milion lepszych sposobów, żeby rozrąbać tych bandytów w jaskini, o których mówię i o których zapewne część osób, które to ogląda, wie o kim mi chodzi, bo zauważyłem, że w większości oglądają tą serię osoby znające tą grę po prostu. Aczkolwiek ja tutaj się bawić to nie będę. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Oczywiście w Atrasie, bo jakby kurwa inaczej, zawsze harmonia. A Danos for the victory. To droga, ty panieneczko, na przykład nie masz cokolwiek dobrego na sprzedaż? A, to znowu ty. Teraz każdy już o! Kantar próbował wow, nie wiedziałem o tym. I przejąć twój interes. Wydałem go jednak straży miejskiej. W ten sposób sprowadziłeś na siebie gniew potężnego człowieka. Znam tego drania od dawna. Zawsze chciał zająć moje miejsce. Przyjmij tę broń jako wyraz mojej. O, może coś dobrego dostaniemy. Piracki kordelas. Czymże jest piracki kordelas? Daj spokój. Nie opowiem. Jest kuźwa naprawdę potężną bronią jednoręczną, poza faktem, że jest kuźwa o wiele za ciężka dla nas. Pokaż mi. O, widzę, że ta panieneczka też ma bardzo fajny wybór broni dwuręcznej. A coś bardziej na naszą wagę może? Albo nasz portfel, albo w sumie cokolwiek. No super, kurwa, to ma dokładnie ten sam damage, co nasza broń. Więc nas to średnio ustawia. No nic. Niestety, jeśli tak ja chcę zrobić, tym zagrajmy, czyli od początku parać się bronią dwuręczną niemalże, no cóż, początki będą bardzo ciężkie. Ponieważ nawet najlżejsza broń, godna uwagi broń, oczywiście dwuręczna, wymaga sporo krzepy w łapach, które my niestety na początku nie mamy. Tak więc niewesoła sytuacja. Na szczęście wcześniejsza wyprawa z Miką tutaj sprawiła, że możemy bez problemu się tutaj przemieszczać. Znaczy, jeśli nie szlibyśmy tutaj z Miką, to po prostu skorzystałbym z propozycji Laresa, który mógłby nas doprowadzić do farmy, albo w sumie tam, kurwa, gdziekolwiek w sumie chcemy i on by ładnie tutaj wyczyścił całą tą okolicę dla nas. I teraz w sumie nim pójdziemy na farmę, pójdziemy jeszcze pod ten most, ponieważ tutaj teoretycznie, jeśli nie my, powinniśmy znaleźć silniejszy miecz i kolegę... O kurwa, to wilk. I kolegę od questa. Gin, kurwa, wilku. Żryj mój miecz, znaczy mój nóż na wilki. Wiesz, czemu nazwałem go nożem na wilki? Bo umarłeś do tego. Dawaj skórę, draniu. Szefu za nie płaci, więc... Holy shit, to kretoszczury. Snajper! Snajper! Łucznictwo w gotiku, fuck yeah. Pium. Widzimy, że strzały wbijają się w niego, ale... Ale nie tym razem, sorry. Dobra, podszedł jeden. Dobry shit. Sayonara, dupku. Nic tu nie ma. No wiem. Giń. O, wow! Krytyk zszedł. No i tutaj mamy takiego sobie ziomeczka, który ma dla nas zadanie, jeśli nie mylę. Erol. Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Jesteś obywatelem miasta? Tak, ale to się wkrótce zmieni. Nie cierpię tych bufonów z górnego miasta. Kiedyś byłem wpływową osobą w mieście, ale to było dawno temu. Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. O kurde. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych.
Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko! Nic z tego nie ma dla mnie dużej wartości. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki, które te dranie oczywiście zrabowały. Tragedia. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać, inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Gdzie znalazłeś te tabliczki? Część z nich znalazłem w mauzoleach i podobnych budowlach, a część w jaskiniach. Większość sprzedałem temu magowi z Korinis. Matrosowi. W tych okolicach ciężko się na nie natknąć. Najczęściej znajdowałem... Tak, generalnie kamienne tabliczki to po prostu szczyt, który zawsze będziemy znajdować gdzieś tam pod nogami. Kto cię napadł? Kto cię napadł? Bandyci! Któż by inny? Czają się w pobliżu. W sensie są na moście po prostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny. I to też są kolejni królewsko niebezpieczni bandyci, żeby ale nie było. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. Czemu po prostu nie poszukasz innych? Niestety podczas walki z bandytami skręciłem kostkę. Mogę chodzić, ale podróżowanie i zwiedzanie jaskiń raczej odpada. Zabawa. Czemu ten mag? To już wiemy, Arakisty, nie? Powiedział, że potrzebne mu są do badań i poprosił, żebym rozejrzał się za innymi tego typu przedmiotami. O. Potrzebuję informacji o dostawie broni dla bandytów. Dostawie broni? Tak, słyszałem o tym. Jakaś świnia z miasta sprzedała im jej tyle, że ledwie mogli wszystko unieść. Ci, którzy na mnie napadli, to część ich szajki. Pozostali musieli schować się gdzieś na płaskowyżu w pobliżu farmy Bengara. Może próbowali pokonać przełęcz. Gdzie jest tyle informacji nagle wychodzi. W centrum wyspy Korinis znajduje się martwa harpia, gospoda należąca do. W sensie jest tuż za tym krzakiem, który miał tutaj poprawić, zasłania drogę. Wiodąca właśnie na ów płaskowyż i do góry. Tutoriale dalej. Jeśli chodzi o te tabliczki. Jeśli mam tu coś tak. Nie, to nie to. Mag, z którym ubiłem interes, nie będzie zainteresowany czymś takim. Nie, że musiał to oddawać czy coś. Udało ci się przepędzić bandytów? Tak, ale na pewno wciąż czają się w pobliżu mostu. Możesz mnie nauczyć silniej uderzać? Pewnie. Okej. Pokaż mi, jak walczyć. Owszem. Pomóż mi zachować dobre imię i znajdź moje karty. Dobra, wtedy spoko. Pokażę ci. Bla, bla, bla. Pokaż mi. Niestety nie mogę ci nic sprzedać. Wrócę do in... Ale nie wrócę, póki nie od... No dobra, czyli tak, czyli gościu chce swoich tabliczek. I o jeśli nie mylę, możemy oddać mu dowolne kamienne tabliczki, które znajdziemy. Tam mam wilczy kieł, który jest lepszym mieczem, tak więc bierzemy to dziadostwo. Fuck yeah. Pozbieramy cały ten szajs na pewno. Aż chciałoby się, żeby nagle Gotik miał opcję, kuźwa, podnieść wszystko po prostu. Bo tutaj troszeczkę się, kurwa, naschylamy. O, patelnia, to mi się przyda akurat. Słyszę kretoszura. Młotek. Łodyga bagiennego ziela, to się przyda. Tak, tych bandytów musimy oczywiście przepędzić, oni mają przy sobie... te kamienne tabliczki możemy mu je oddać, on nauczy nas walczyć, potem generalnie rozłoży swój sklep u siebie w chacie, całkiem niedaleko stąd notabene. I będziemy mogli u niego handlować, tak więc jest spoko. Definitywnie zapiszemy i zaraz udamy się jeszcze na farmę piętro wyżej i tam jak dojdziemy to zakończymy sobie odcinek, jednak chcę wpierw. No właśnie, pozbierać to wszystko. Mieczor w dłoń. Tu mam lekre to szczursa. A kurwa, nie, sorry, są dwa. Shit, tego nie przewidziałem. A, nie. Goddammit. Otwarty teren. I...
Utknął! Nie! Shit, dobra. Taktyczna mikstura. A ten utknął po prostu, tak? Spoko. No dobra, to nie musiałem pić tej mikstury. Nie znam się na otwieraniu zamku. A mógłbym się już w sumie znać, a mógłbym. Skórzany mieszek i w skórzanym mieszku mamy... Nie widzę mieszka, kuźwa, jestem kurwa ślepy. Tytoń jabłkowy. No, to nie jest skórzany... Ej, what the fuck? A, tu jest. Słyszymy rozmowy bandytów w tle. Za daleko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie ma. Żeby nie było, nie pamiętam kto ma... kto ma klucz do tej skrzyni. Dobra, tak, tutaj nic póki co nie podziałamy. I tu mamy płaskowyż i tutaj mamy kolejną falę questów związaną z farmerami i tak dalej. To też sobie powykonujemy. Jest tu każdy skrawek expa, który możemy załapać z questów i wszystkich innych aktywności, muszę go zgarnąć, bo inaczej będzie nam słabo. Bo tak, ta noc kruka naprawdę podwyższa kuźwa poziom trudności. Okej, okay, tu mamy piękną, sympatyczną farmę. A wiecie co? Jeszcze jedną rzecz zrobię. Bo teraz mnie to kuźwa zafascynowało. Ciekawe, czy z tymi bandytami z mostu nie pomoże nam Mika. Ponieważ skoro był w stanie nam pomóc z tymi tutaj bandytami sprzed mostu, na dobrą sprawę, tak to nazwijmy, to może i z tymi nam pomoże. Generalnie twierdzę, że zrobiłem w sumie temat, bo kiedy on tam podbiegł i był w sumie w pobliżu, to mogłem zlurować od razu, ściągnąć tamtych właśnie bandytów z mostu i on zapewne by również ich pokonał. Tak, questami z farm zajmie się w kolejnym odcinku, to bez problemu, chill. Tutaj nie obawiajcie się o to. Chcę po prostu jeszcze zobaczyć na nagraniu, czy ten gościu będzie nam w stanie pomóc. Skoro... Nie, czyli nic. Dobra. Ale... No nic, dobra, to tutaj sobie zakończymy. Ja wrócę na farmę. Pościągamy sobie tam questy, obgadamy tematy, może dowiemy się czegoś nowego. Załapiamy troszeczkę expa, może w jakiś sposób się trochę rozwiniemy. Przed nami dosyć ciężka przeprawa z bandytami. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Gothic 2 Noc Kruka u mnie na kanale. Na razie, neczko.